Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Owoce oraz cień, jakie dawało drzewo, były symbolem Boga. Owoce i cień są symbolem Boga, który pozostawał w przyjaźni z człowiekiem. I przyszedł taki czas, aby rozeznać, co wynika z tego związku. Brak owoców uwidocznił, że ten związek człowieka z Panem Bogiem jest pozorny. My giniemy przez grzech. I tym, co grzech niszczy, to jest jakość naszego myślenia i wrażliwość serca. Figowiec, który nie przynosił owoców, odsłaniał prawdę o tym, że religijność Izraela, przywódców duchowych, przywódców politycznych, ta religijność była pozorna i była bezwartościowa. I człowiek może tak bardzo poczuć się bezpiecznym i chronionym przez Pana Boga, że zupełnie o nim zapomnieć, żyć tak, jakby Boga nie było. I ten brak owoców na figowcu może wskazywać na brak zainteresowania się człowieka życiem wiecznym. Podobnie jak drzewo, które nie przynosi owocu, wyjaławia ziemię, tak człowiek, który lekceważy zasady, jakie Bóg przed nim stawia, on osłabia w innych motywację do walki, do rozwoju. Jeśli inni nie mają od nas większych oczekiwań, może to oznaczać, że nie zależy im na naszym rozwoju. Okopać to również ranić ziemię wokół drzewa. I to zranienie uczuć bardzo często postrzegamy jako zło. Ale gdyby tego zranienia nie było, mogłoby nie być opamiętania się człowieka. Może to być czynnik odradzający ludzkie serce, budzący z ospałości, z lenistwa, z połowiczności życia. Zobaczmy, że nieczystość w człowieku ma miejsce tam, gdzie jest byle jakość życia, gdzie jest życie pozorne i brak starania o wierność Panu Bogu. Ogrodnik zamierza zgnoić ziemię wokół drzewa, która wcześniej została poraniona, okopana. Pojawia się skojarzenie, że człowiek bardzo często jest taki poraniony i zgnojony, aby mógł przynieść owoc, żeby zaowocować. Oczywiście jest to takie porównanie daleko idące, ale ono jest bardzo jasne. Jesteśmy ziemią, która co jakiś czas potrzebuje doświadczenia ran, czyli okopania, i upokorzeń, czyli zgnojenia, aby przynosiła owoc. My wiele różnych takich doświadczeń w naszym życiu uważamy za niepotrzebne, ale to, co dla nas, według nas jest niepotrzebne, jest zamierzone przez Boga, uzasadnione. Nie rozumiemy Pana Boga, dlaczego dopuszcza do kryzysów, dlaczego dopuszcza do strat.
trudną i bolesną drogą może być droga odzyskiwania zdolności do owocowania winnicy Pana. Jak ja patrzę na moje zranienia, w jaki sposób oceniam doświadczone upokorzenia.